Dzień dobry, witam. To jest mój pierwszy filmik na tym kanale. Właśnie zamierzam szybki filmik nagrać z nęcenia, głównie płoci i chwilowego łowienia na bata. Nęcę obecnie pszenicą już od kilku dni. Spisuje się dobrze, tanie jest bardzo, no i polecam. Za chwilę wleci filmik z łowienia. Dobrze, a więc właśnie zarzuciłem wędkę. Jeszcze pod nęciętą pszeniczką i jak coś się będzie działo, to od razu włączę nagrywanie. Właśnie coś leciutko zaczęło się dziać. Czekam tu już dużo, właśnie się ściemnia, za chwilę wracam do domu, ale jeszcze chwilę poczekamy. Dochodzi koniec odcinka, ponieważ już się ściemnia, jest coraz ciemniej. Ryb nie ma, byłem z godzinkę, jest wiatr, pada. Jeszcze jakość słaba, więc mało byście widzieli, a nie chcę, byście w słabej jakości oglądali. Będę kontynuował serię z nęcenia i łowienia. Może jeszcze w ten weekend coś wleci, ale nie obiecuję. No to cóż, pa pa! W rekompensacie za to, że żadnej ryby nie złowiłem, to pokażę wam, jak zrobić taką pszenicę. Na początku pół garnka bierzecie właśnie takiej czystej pszenicy. Ja sobie właśnie sypię. Spokojnie trzy kubeczki, jeżeli macie duży garnek, starczą. Jeszcze jeden sypię. Możecie skorzystać z przypraw. Ja korzystam z cynamonu, kurkumy głównie. Sypujemy. Ale chyba mi się kończy. Będę musiał nową paczkę otworzyć. Mamy wsypany, dosypujemy inne przyprawy. Kurkumy. Też mi się kończy bardzo, więc nie, kurkumie będę nowej otwierał, bo mam jej trochę mało. Gdy już mamy przyprawy wsypane, warto zamieszać. W niej nic nie było, ale oczywiście tam wszystko jest. Jeszcze atraktoru śliwkowego, takiego w żelu dla atrakcyjności. Wlewamy, wlewamy. To może chwilę potrwać. Sypać, no tak w miarę dużo cukru, ale gdzieś tyle. I teraz czas zagotować wodę. Woda mi się właśnie gotuje i tej wody musi być sporo, by właśnie zalać cały ten garnek i jeszcze dalej. Ja się właśnie zagotowała. O, pięknie się kopci. Szybciutko przykrywamy i podgrzewamy do tak mocno, żeby woda się zagotowała w garnku i tak chwilę przetrzymać tą pszenicę. Kąble, chwilę tak przetrzymać pod pokrywką i potem można zdjąć ją z gazu. Teraz zagotowała się woda. O! Teraz przykrywamy, ja można wyłączyć albo zdjąć i zostawiamy tak na całą noc. To wszystko, a was zachęcam do polajkowania tego filmiku i zasubskrybowania tego kanału.